Witajcie! W tym filmie będziemy testowali lampkę rowerową na dynamo. I od razu Wam powiem, jest to podobno jedna z najlepszych lampek na dynamo do roweru. Opakowanie tej lampki wygląda tak. Lampkę mam tu, zaraz się do niej zbliżymy, omówimy ją, co jest z niej dobre. Pokażę Wam mniej więcej, jak ona świeci. A to jest jedna z najmocniejszych lampek rowerowych, diodowych, działających na dynamie Waszego roweru. Model tej lampki to jest JY7070, czyli 7070, i jak wynika z tego 70 też, że się powtarza, to ona ma 70 luksów mocy świecenia. To jest naprawdę dużo. Pamiętajcie, że jak sprzedawcy piszą o mocy świecenia lampek, to często mówią jedni o luksach, a drudzy o lumenach, które odnoszą się do zupełnie różnych innych wartości względem mocy tych urządzeń. Dlaczego warto omówić tą lampkę? Powiem Wam z tego powodu, że to jest jedna z najlepszych lampek do roweru, ale najlepszych takich do około 120 zł, czyli już takie całkiem porządne. I powiem Wam, że ona kosztuje około 60 zł, ale do 120 i tak jest prawdopodobnie jedną z najlepszych lub najlepszą. Wygląd oczywiście jest już nowoczesny, a nie klasyczny. Moc świecenia 70 luksów, jest to naprawdę mega mocny snop światła. Jak jedziecie, to nie jest tak jak z lampek tych starych rowerowych, które były na jakieś tam żarówki, mdłe światełko, gdzieś tam ledwo pod koło, tylko tutaj wali snop światła długi do przodu, bardzo długi snop światła. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak to wygląda już na zdjęciach. Ta lampka posiada też w sobie automatyczny czujnik wyczuwania zmierzchu, czyli oczywiście możecie to wyłączyć, jak chcecie. Jak będzie zbyt ciemno, to ona sama się włączy, a jak będzie jasno, no to pracować ona nie będzie. Ale możecie też włączyć, że praca ciągła jest lub w ogóle jest lampka wyłączona. No i lampka jest podobno jeszcze wyposażona w aluminiowy radiator oraz zasilana jest na 6V 2,4W lub 6V 3W, czyli na standardowe dynama rowerowe. Szczególnie super sprawdza się w dynamach rowerowych tych, które są na piaście roweru. Jednak największą zaletą tej lampki rowerowej moim zdaniem jest jeszcze jedna funkcja, a mianowicie funkcja podtrzymywania światła. Jak jedziecie z tą lampką, to ona sobie, jakiś tam kondensator ma w środku, on sobie ładuje energię i jak przestajecie jechać, czyli całkowicie stajecie, to ona nadal świeci. I to świeci dosyć długo. Ta JY7070 naprawdę moim zdaniem jest fajną lampką. Jak widzicie, lampka ma w sobie już wbudowany odblask. Jest to jedna mocna dioda, która znajduje się tutaj od góry, tu widzicie ten kwadracik, bardzo mocna dioda i reszta to jest odbłyskowe już poszycie. A być może jak sami wiecie, to często jedna dioda jest dużo mocniejsza niż diod 50 napakowanych niskiej jakości czy słabszej mocy. Zresztą te najmocniejsze lampki, jakie możecie kupić, nawet takie turystyczne, też z reguły mają jedną diodę, a nie ich bardzo dużo. W każdym razie w niej macie jedną bardzo silną diodę, potem ten odblask, który jest na sztywno zamocowany do lampki, a oczywiście możecie go odkręcić, bo on jest na śrubkę. Ramię, które mocujecie koło widełek swojego rowera przy teleskopie w specjalnym uchwycie, jest standardowo stalowe, normalne, profilowane, no nie ma co mówić, jest najnormalniejsze ramię, takie drutowe, czyli niezabudowane. Tutaj od góry znajduje się ten, co widzicie, odbłyskowy element, prawdopodobnie przez niego ta lampka wie, czy już jest ciemno, czy widno, tam gdzieś jest jakiś pewnie w niej czujnik pod tym panelem światła. I tutaj macie tylne podkrętło, dzięki któremu zmieniacie tryb pracy lampki, czyli możecie ją całkowicie wyłączyć, włączyć auto, czyli które będzie wyczuwało, czy jest zmierzch, czy jest już widno, i on, czyli ciągła praca lampki. Akurat ten przełącznik, który sobie kręcę, jest takiej jakości podrzędnej. Mógłbym powiedzieć, że jest niskiej jakości. On się kręci, jest w porządku, ale powiem Wam, że jakbym odrobinę siły użył, takiej, wiecie, odrobinę większej siły, to podejrzewam, że mógłbym go przekręcić i go wyrwać z tego urządzenia. Trzyma się, ale nie wiem, jak długo będzie się trzymał, chociaż ja tego nie będę nigdy kręcił, więc trzymać się powinien bardzo długo. No dobra, jak ta lampka jest podłączona? Oczywiście jest różnie w lampkach. W niektórych lampkach są 3 kable, w tej są 4. 2 kable, ale po dwużyłowe każdy. U mnie to nie będą wtyczki zastosowane, bo moje dynamo już kończy się drutem, a nie wtyczką, więc muszę
sobie to tutaj jakby dorobić. Czyli tutaj muszę połączyć kabelki w inny sposób, a tutaj też zrobić jakąś skrętkę i termokurczliwkę zastosować. Te cztery przewody podłącza się łatwo. Przewód zasilający, drugi to jest przewód odpływowy, można by nazwać to energii czy masowy. W osobnym filmie będziemy podłączali tą lampkę, czyli w ogóle jak elektrykę podłączyć w rowerze, to będzie o tym osobny film z wykorzystaniem jako rekwizyt już tej lampki. Jak świeci ta lampka? Widzieliście na tym filmie, obok się wyświetlały grafiki. Jeżeli miałbym podsumować lampkę JY7070, to powiem Wam, jest naprawdę fajna. To jest naprawdę fajne urządzenie, lekkie, bardzo daleki snop światła, rzuca bardzo mocne światło. Obsługa jest prosta, podłączenie jest zabójczo proste. W skali od 1 do 10 samemu bym ocenił to na około 8,5/10 i za co zabrałem mu 1,5 punkta. Jeden punkt cały zabieram za to, że ten włącznik nie sprawia na mnie wrażenia jakiegoś bardzo trwałego. Wiadomo, że tym się nie kręci codziennie i nie używa się do tego siły, ale nie sprawia on takiego wrażenia, że będzie służył wielodziesiątków lat. A za co zabieram 0,5 punkta? Za to, że instrukcja obsługi opiera się na tym. Czyli tutaj na kartoniku tylko jest taki schemat. Wiecie, w większości osób nie jest on jakoś tam specjalnie potrzebny, ale dla części osób może by się przydał, żeby odróżnić, czy jakiś kabel ma znaczenie, czy któryś będzie plusem, a któryś minusem, czy bez znaczenia, który się podłączy z którym innym kablem do swojego dynama. Ja tego jeszcze nie wiem, ja to dopiero się dowiem, jak będę montował tą lampkę. Z dużym prawdopodobieństwem, jak ktoś jest elektrykiem, to już wie, czy to będzie miało znaczenie, a ja się dopiero przekonam. Czy inaczej, jak chcecie kupić sobie dobrą lampkę rowerową na dynamo, zainteresujcie się nią. I też powiem Wam od razu, że zanim kupiłem to, to przeszukałem bardzo dużo różnych ofert, lampek, porównania, jak one świecą. Po forach różnych poczytałem, co tam polecają, ale w sumie na forach to polecają to, co mają. W każdym razie dużo przerobiłem różnego materiału i ta najczęściej była polecana. Zresztą sami, jak będziecie gdzieś w jakiejś ofercie sprzedaży ją widzieli, to zobaczycie, że opinie tej lampki są z reguły bardzo, bardzo dobre. W przeciwieństwie do większości innych lampek, które opinie są albo mieszane, albo nie najwyższych lotów. To mimo wszystko z tej są ludzie jakoś bardzo, bardzo zadowoleni. Z mojej strony to tyle. Dzięki za zobaczenie tego filmu. Jak macie jakąś lampkę, którą moglibyście polecić, to śmiało też możecie napisać o tym w komentarzu. A jak mieliście tą, to koniecznie się podzielcie, co sami o niej sądzicie. No i dobra, no i całe światełko jest już podłączone. Tutaj, tak jak mówiłem, Wam dam szybko łączkę, czyli już dałem tą szybką łączkę, kabelki, żeby jakoś tam ładnie szły. Te podłączenie praktycznie jest niewidoczne, bo na termokurczliwych opaskach. No i ta lampka na rowerze prezentuje się w ten sposób, czyli no, nowocześnie, fajnie, ogólnie estetycznie. Wygląda to naprawdę dobrze. W osobnym filmie ją podłączaliśmy. Pokazałem Wam krok po kroku, jak to podłączyć. Ogólnie jest wdech. No dobra, szanowni Państwo, powiem Wam, 2 miesiące jeździłem z tą lampką rowerową, o której zaczęliśmy gadać, o której Wam mówiłem różne już wcześniej rzeczy. 2 miesiące z nią jeżdżę i często nocą mi już wypadało jeżdżenie i po lasach, i po deszczu, nawet widać takie krople, nie wiem, czy widać wyschniętego deszczu. Lało jak cholera, jak z nią jechałem, ale daję radę i się nic z nią nie stało. No dobra, to teraz mogę Wam już powiedzieć z praktyki, jak ona działa. Jest po prostu niebiańskim objawieniem, jak ktoś jest wierzący. Jest genialna, jest wspaniała. Można się w niej zabujać od razu, w tej lampce rowerowej. Po prostu jest cudem technicznym. Naprawdę jest świetna, będziecie z niej, tak myślę, mega zadowoleni. Bardzo mocna lampka. Super, jak jedziecie z prędkością 5 na godzinę, czyli bardzo wolno, tempem powiedzmy sobie marszowym, to ona świeci tak na 70%. Jak jedziecie już 8 na godzinę, świeci stówą, bardzo mocno białe światło, intensywne, wszystko oświetla bardzo dalekim nawet dystansie. Mega mocna lampka. Druga rzecz, że jak przestajecie jechać, to ona zmienia tryb swój na postojowy. Czyli zatrzymujecie się, stoicie w miejscu, włącza się automatycznie tryb postojowy i ta lampka nadal świeci, ale już takim światłem dużo słabszym. Że Was widać, możecie przeczytać książkę sobie na niej, na tym trybie postojowym, bo to jest wszystko tutaj w pobliżu czytelne, widoczne. Światło Wam też rzuca takie przymdlone wtedy już na otoczenie Waszego roweru. Jak najbardziej fajna rzecz.
Ten tryb postojowy, jak długo trzyma energię, nie wiem, nie? Przestajecie jechać i jak długo będzie ona świecić, powiem Wam, nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem tego. No teraz włączyłem tą lampkę na trybie postojowym i ona świeci. Ale jest widno, to nie będziecie tego widzieć, ale świeci wystarczająco mocno na tym trybie postojowym. Wydaje mi się, że dosyć długo, ale nie wiem ile minut, 13 minut czy minut. Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem i w sumie mnie to nie interesuje, bo dla mnie to jest obojętne. Tak jak widzicie, jeszcze inne podłączenie mam niż wcześniej miałem podłączenie. Zrobiłem jeszcze inaczej. Wszystko działa, nie? W tej lampce, czyli sterowanie przednią, tylnią lampką rowerową sama jest bardzo mocna. Ten przełącznik, który mówiłem, że jest dosyć słaby, powiem Wam, kręciłem go, gmerałem już tyle razy i nic się nie urwało, ani nic się nie stało z nim. Ogólnie jest spoko. Czy tryb nocny działa automatycznie, powiem Wam, że nie wiem, dlatego że trudno mi powiedzieć. W każdym razie, jak zawsze jadę, to albo jest szarówka, albo jest dzień. Ale wtedy jakoś nie zwracam uwagi, czy on jest włączony, czy nie. U mnie zawsze jest lampka albo wyłączona, tak jak teraz, albo włączona do tego trybu auto i wtedy, tak jak widzicie, w postojowym świeci, nie? Czyli nie wiem, czy jest na tyle ciemno, że ona się załączyła, ten tryb postojowy, czy nie. Trudno mi powiedzieć. W skali od 1 do 10, że jeszcze raz do tego podejdziemy, to powiem Wam, że oceniłbym ją w tej chwili już po dwumiesięcznej praktyce jazdy z tą lampką. Oceniłbym ją na 9 na 10, bardzo wysoko, dlatego że jest naprawdę świetna. Jechałem przez ciemny las, gdzie tylko patrzyłem na boki, czy mnie coś nie zeżre za chwilę, bo w mojej okolicy, jak to mój brat też pisał, wilki się rzucają na gospodarstwa, nie? Bo myśliwi wystrzelali już wszystko, co było i żyło w lasach, także wilki napadają na osady i powiem Wam, przez lasy ja lubię sobie jeździć i nocą już jeździłem kilka razy po lesie, tylko patrzyłem na boki, czy mnie coś tam nie wypada, żeby mnie zeżarło. Ale ta lampka bardzo długi snop światła daje do przodu, nie? I każdą muldę, w którą wjadę i zaraz mnie szlak trafi i albo się zakopie kołem, widziałem już z daleka. Jak jedziecie asfaltem, super sprawa, nie? Daleki rzut światła, w zależności oczywiście jak sobie ustawicie. Ja mam akurat pod lekkim kątem, nie wiem czy to widać, ale u mnie jest lekko skoszona tak, że ona mi daje światło gdzieś 4 metry przed moim rowerem kulminację i tego nie umówiłem wcześniej, bo nie wiedziałem, że to tak będzie funkcjonować. I ona ma tutaj takie, jak widzicie, profilowanie i ona też do dołu daje, nie? Czyli od tego miejsca już zaczyna dawać w tą stronę, także widzę co pod samym kołem też mi się tutaj dzieje, widzę cień koła i taką aureole, czy skrzydła, czy jak to tam, nie wiem, nazwać, nie? Snop światła gruby jest do przodu, a tutaj taką otoczkę świetną też doskonale rozświetla mi, co się dzieje pod samym kołem. Kwestia tego, jak oczywiście ustawicie sobie to światło. No dobra, z mojej strony to tyle. No 9 na 10, naprawdę lampka dobra. I powiem Wam, ja jestem z niej ultra mega zadowolony. Naprawdę się nie spodziewałem, że będę tak aż bardzo zadowolony z takiego czegoś, tym bardziej, że ona nie jest ani droga, ani nie wygląda jakby tak, jakby jakoś super mocna była, a naprawdę mocna w cholerę ona jest. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu o lampce. Obejrzyjcie też o tym stojaku, które ostatnio są popularne, który kupiłem do testu i Wam pokazuję, jak on tam funkcjonuje i wiele innych rzeczy, które w tym rowerze robiliśmy. Aha! Ten rower już jeździ od ponad 3 miesięcy, nie? Już normalnie nim jeżdżę, a filmy oglądacie, jak go robię, ale on już dawno jest zrobiony na łożyskach, już dawno jeździ i na wszystkim, co w nim robiliśmy, jest już wymienione na nowe. Już dawno, dawno on ze mną zrobił już ponad chyba. Od tego czasu, kiedy naprawiałem ten rower, czyli wszystko w nim składałem, dokładnie zrobiliśmy 1029 km. Przez 3 miesiące 1029 km, około 300 km na miesiąc. To nie jest jakaś tam imponująca liczba, ale jest całkiem niezła i zobaczcie, w tym filmie jeszcze się przeniesiemy do tych opon, które Wam mówiłem. Te opony zrobiły jeszcze przed remontem roweru, je już założyłem, więc one zrobiły 1000 plus tam jeszcze 560, czyli około 2000, około 1700 km gdzieś zrobiły. Nadal te kendy są jak nowe. To jest kenda K180, osobny film o niej nagrałem dla Was, ale teraz tam go Wam pokazuję. Świetne opony. Świetna lampka, świetne opony, świetny rower, świetny prowadzący. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam Was do następnych filmów. Trzymajcie się. Cześć.